Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry SWOT 4 mapy dodatkowe. Moi drodzy, kolejna misja, do której zabiorę was w świat produkcji gry SWOT 4, jest to misja bardzo przypominająca nam misję z podstawowej wersji gry, mianowicie misję o nazwie Red Library. Tam w tej misji mieliśmy do wyczyszczenia pomieszczenia biurowe złożone z masakrycznie dużej ilości parawanów, pomieszczeń biurowych, komputerów, serwerów i między innymi właśnie te same elementy będą również główną myślą przewodnią tej misji, dlatego że tutaj mamy również pomieszczenie biurowe, na który teren dostali się napastnicy. Oczywiście motywów nie znamy, trudno nam powiedzieć, jakie były motywy tych napastników. Wiemy natomiast jedno, że mamy cywilów, mamy pracowników tego biura, między innymi wiemy, że jest tutaj Warren Rooney, tak, który jest potwierdzony jako cywil, który został w środku pozostałych cywilów, no i oczywiście terrorystów, których musimy zabezpieczyć. Jeśli chodzi o cele tej misji, no to są już dla nas jasne, natomiast jeśli chodzi o ekwipunek, pociski bardziej niedostosowane, czyli podejrzane, jak będziemy mieli tutaj w większości w kamizelkach, są doskonale uzbrojeni, w związku z tym pociski JHP, 3 granaty błyskowo-hukowe, gaz zawijający światłowód, paralizator, myślę, że druga broń nie będzie tu aż tak bardzo potrzebna, hełm, kamizelka lekka, wyważanie C2, no i tak przygotowani przechodzimy, słuchajcie, do rozgrywki. Na samym początku rozpimy się tutaj na terenie zewnętrznym, terenie, na który dostaliśmy się prawdopodobnie górą. Tutaj widzimy, że gdzieś nasz dowódca z kilkoma osobami z jednostek SWAT już pilnuje tego terenu od góry. Czy będzie tam z góry dowodził? Może nie wiem, tam ustawi jakiegoś snajpera, ustawi jakiegoś snajpera, który będzie obserwował tą sytuację od strony okien. My się dostali tą drabinką. No i jesteśmy, słuchajcie, na terenie poziomu 0, na obszarze poziomu 0 i dotarliśmy tutaj na tyły tego biurowca, które wyglądają jak melina. Wyglądają, słuchajcie, jak melina. Przełączamy sobie tryb semi. Over there! I mamy pierwszego podejrzanego, który znajduje się tutaj, już pilnuje pleców. Doskonale przygotowany. No, nieźle. No, nieźle. Ja już tutaj przechodzę dalej, a tu już podejrzany od razu mnie wyrzuci do cywila. No, miałem szczęście w sumie, że. No, musiałem podejść, tak. Nie mogłem się wycofać, bo bym go nie widział. Ale miałem szczęście, że po tych strzałach też cywilka się przemieściła, bo to sprawiło, że podejrzany też musiał zmienić swoją pozycję. Ale tutaj już nie było czasu na zastanowienie się w momencie, kiedy on do tego cywila wymierzył. Trzeba było automatycznie strzelić, nawet jeśli uciekał. Słuchajcie, czy za tym cywilem znajduje się podejrzany? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest sam cywil, bo gdyby tam był podejrzany, to musiałbym zastosować tutaj jakąś serwójkę albo granat. Mam nadzieję jednak, że to jest tylko sam cywil, no chyba, że jestem ślepy, tak, a ten podejrzany idealnie się za tym cywilem schował, ale na pewno ktoś będzie. Świadczy to o tym reakcja cywila. Cywil krzyczy, tak, jest tu sam. Jest tutaj cywil. Jest tutaj cywil, ale również był oczywiście podejrzany wraz z tym cywilem. Zamkniemy sobie tyły, żeby ktoś tutaj nam nie zrobił pleców, zanim wyczyścimy sobie ten obszar. Podejrzanego mamy zabezpieczonego. Sprawdzimy jeszcze ten cały teren parkingu. Czy gdzieś za tym parkingiem się nie znajduje jeszcze jakiś napastnik? Nie ma. Dobra, tam już jest przejście na teren zewnętrzny, od którego zaczynałem, także już tutaj nie mam się po co kierować. No i powoli będziemy przechodzić już z tej meliny i z tego garażu do głównego tego segmentu biurowca. Także wchodzimy do środka, sprawdzamy sobie jeszcze tutaj, zraportujemy pozostałych cywilów, jeśli my kogoś nie zraportowaliśmy. Początku, słuchajcie, nie będę lustrował, dlatego że i tak na wszystkich podejrzanych nie ma wątpliwości, nie starczy mi. Ajajaj, oj, tutaj miałem szczęście, i on sobie też miał. Że go nie zabiłem. Ktoś mi tam jeszcze po lewej stronie się odzywa, więc ktoś tam jeszcze będzie. Mam nadzieję, że tylko z lewej, że z prawej nikogo nie będzie. A nie, to będzie za drzwiami prawdopodobnie. A mam podejrzanego. Mamy podejrzanego, próbował uciec. Dogoniliśmy go, żeby nie mieć później
problemów. Ktoś mi tam biega za drzwiami, słuchać go. Kolejny suspekt, który się zestresował. A już czuję, słuchajcie, że coś się święci. Dobra, sprawdzimy sobie teraz ten teren. Biurowy, tutaj nikogo nie widzę, ale bardzo mi się podobają, słuchajcie, te poświaty tutaj. Zobaczcie, jakie piękne odbicia lustrzane. Odbicia nie lustrzane, tylko odbicia od słońca, które słońce pięknie przenika nam przez tą szybę. Te szyby takie jakieś bardziej, bym powiedział, kościelne, tak? Ale ta poświata jest naprawdę niesamowicie fajna. Niesamowicie pięknie to jest zrobione, jak na tą grę. Jeszcze tu mamy jakieś takie niewielkie, takie jakieś, nie wiem, graficzne smaczki, które gdzieś tu nam na tej poświecie latają. Nie wiem, czy to ma sygnalizować kurz, tak? Czy to ma oznaczać, że nie wiem, to pomieszczenie zakurzone? Totalnie nie mam zielonego pojęcia. Tutaj mamy podejrzanego. Po prawej stronie. On podejrzany jest ustawiony bokiem, wiecie co? Myślę, że nie będę tu używał granatu. Spróbuję go przejąć normalnie. I tak te granaty mi nie starczą, a te granaty wolałbym sobie zostawić na dalszą część misji. Spróbujemy go przejąć bez żadnego granatu. Stoi dalej bokiem. O, i pięknie nam się poddał. Mamy podejrzanego na kolanach, także granat nie byłby tutaj potrzebny. No i dwa kolejne pomieszczenia, które będą nam się dalej rozwijać. Po lewej mamy stronie podejrzanego, 12 podejrzanych. No, tu mamy, słuchajcie, dwóch. Zastanawiam się teraz, czy nie użyć tutaj granatu. Wiecie co, ja tu użyję granat, dlatego że tu jest dwóch podejrzanych, nie chcę tutaj już ryzykować. Gdybym miał jeszcze jednego, to bym tutaj zaryzykował, natomiast w przypadku dwóch... chociaż mógłbym zeskalować na spokojnie, zabić jednego, potem przejść drugiego, ale... Ale tutaj już granat nie będzie aż tak bardzo bezmyślnie użyty. A jeden nie dostał. Jeden skubany granatem nie dostał. Dobra, zrobimy tak. Zabierzemy najpierw im bronię. I zanim ich skujemy, sprawdzimy sobie górę. Żeby nie było później takiej niespodzianki, że ktoś nas tutaj z góry zdejmie. Zanim przejdziemy dalej. Mamy jakiegoś rannego cywila. Czy terrorystę? To jest chyba terrorysta! Zobaczcie, tu cywile chyba zaczęli reagować po swojemu. Zaczęli tutaj atakować napastników. Kurczę, ja się teraz zastanawiam, co ja mam zrobić, bo tutaj mam jednego podejrzanego, który mi stoi. Nie wiem, czy ten podejrzany nie byłby na ładunek C2. Wiecie co, ja zostawię tych podejrzanych. Ja tam nie chcę się wychylać na lewo, bo tam będę miał też na dole dużą ilość cywilów. Ale też, jeśli przyjdę na dół, to będę miał problem z góry, więc tam też chciał najpierw chociaż delikatnie tą górę wyczyścić. Cywil, który się poddał. Delikatnie mu się wychylimy. Dobra, to mamy cywila, okej. No, zabierz tą broń, dobra. Zabierzemy tą broń, ale nie będziemy się wychylać, bo ja nie chcę, żeby ktoś mi tam zabił cywila w wyniku moich działań. Czy tam mamy napastnika? Nie. Ksyrokopiarka. Kurczę, wszędzie widzę, słuchajcie, napastników. To też pomieszczenie jest bardzo niefajne. No, pod względem takim taktycznym, dlatego że filary od siebie oddzielone, wszędzie tak naprawdę może być jakiś podejrzany. Dobra, przynajmniej o tyle mam fajnie, że tutaj już z góry nie powinien mnie nikt zdjąć w momencie, kiedy będę czyścił dół. Ten podejrzany, jeśli zabrałem mu broń, nie powinien wstać, no chyba, że się odważy. Ale raczej jest to mało prawdopodobne. Przeładujemy sobie broń, zabezpieczymy sobie teraz tych panów, których zostawiłem tutaj na dole i zajmiemy się najpierw wyczyszczeniem parteru. Najgorsze te pomieszczenia będą właśnie na parterze. Podobnie jak tam byliśmy w biurach Red Library, również tutaj cały ten parter jest terenem dość otwartym, tak, ale jednocześnie opanowanym w całości przez terrorystów. Tutaj mam jednego pana, stoi przodem, to by się też przydało
Zobaczcie, tu by się przydało C2 użyć, ale tam mamy kolejnego napastnika prawdopodobnie. Nie wiem, czego widzicie, albo to jest cywil, albo to jest napastnik, który jest na samym końcu. Dobra, ja i tak muszę wcześniej czy później tędy przejść, więc tu możemy użyć tej ładunek C2. Zobaczymy, jaka tutaj będzie sytuacja po wejściu. No i będziemy musieli reagować tak jak nam się sytuacja pojawi. Jeden napastnik uciekł. Dobra, temu zabraliśmy broń. On nie. Police, drop your weapons! Drop the gun! I can see one of the shooters. Tak, on nam opuścił teren, przyleciał do góry. Dobra, trudno, będziemy musieli go przejść innym razem. To w takim razie, skoro mamy chwilę wolną, skujemy sobie tego napastnika i wycofamy się, tak, żeby na razie tutaj nie prowokować niepotrzebnie całej sytuacji. Na spokojnie sobie sprawdzimy dookoła, co nas czeka po wejściu, a dopiero kiedy już będziemy mieli taki pełen obraz sytuacji, będziemy dopiero się przemieszczać dalej. Drzwi podwójne, cywil. Dobra, cywil, tutaj prawa, lewa, nikogo nie widać, więc tu będzie prawdopodobnie sam cywil. Tu mamy zgłoszonych, sprawdzamy kolejne drzwi, no, w kolejnych drzwiach nikogo nie ma, może ktoś być za rogiem. Więc za rogiem też się musimy przygotować do walki. Mamy cywila, ale podejrzanego nie ma. Więc na razie jest spokój, chociaż powiem wam, że też nie zawsze jest dobrze, jeśli podejrzanych nie ma przez dłuższy czas, dlatego że przez kilka pomieszczeń, bo później oni są w jednym miejscu wszyscy napchani, tak? Napchani i to stanowić może dla nas dodatkowe utrudnienie. Kolejny suspekt, który byłby na piękny ładunek C2, on ma strzelbę. Dobra, ja tego podejrzanego spróbuję przejąć bez C2 przy pomocy po prostu skanu. Nie na wszystkich niestety starczy nam ładunków, ani... On the ground, now! Put your hands up and get down! Ani... to nie strzelba! To jest jakaś broń dystansowa, kurczę. Wydawało mi się, że to była strzelba. No i teraz pytanie, czy to jest przodem, czy tyłem? Nie no, strzelba! Strzelba! Dobrze widziałem, strzelba! Myślałem, że to jest jakaś taka broń... No, na przykład M4, po strzale tak wydawało mi się, ale jednak nie. Jednak to była strzelba. Od razu już agresywnie podejrzany strzelał, kiedy tylko zobaczył, że drzwi są otwierane. Tutaj nikogo nie ma, więc za rogiem jeszcze może być, ale tu już będziemy mogli łatwo zauważyć go w lustrze. Na szczęście, jeśli jest taka sytuacja, to my możemy widzieć podejrzanego w lustrze, ale podejrzany już nas widzieć nie widzi, tak? Nawet jeśli by nas mógł zauważyć, to nie widzi, bo gra nie jest aż na tyle rozpracowana, dopracowana, żeby nas zauważył. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do najtrudniejszego segmentu. Cywile nam krzyczą, więc oznacza to, że tutaj będą napastnicy. Sprawdzamy teraz poszczególne regiony. Tu z góry wydaje się, że tam byłem, ale też muszę być ostrożny, nie mam gwarancji, że... Nikogoś tutaj nie ma. Tutaj nie mam przejścia na prawo, więc nie ma sensu, żeby się wychylał. Przejdę sobie na środek. Środkiem. Podejrzany się poddał. Podejrzany się poddał. Gdzieś broń zrzucił tak, że nie mogę jej podnieść. Kurczę, wiecie co? To ja w takim razie najpierw go skuję wyjątkowo, że nie zabezpieczę teren. Ale jeszcze mi cywile krzyczą. Jeszcze mi cywile krzyczą, czy tam jeszcze ktoś gdzieś był. Tutaj nie ma nikogo. Dobra, sprawdzamy teraz tutaj. Ale to już prawdopodobnie na górze krzyczą. Tak mi się wydaje. Dobra, tu już czyściłem ten teren. Dobra, mamy to. Mamy to, słuchajcie, te parawany mamy wyczyszczone. Tam słyszę cywila, ale cywil ewidentnie się odzywa gdzieś na górze. Więc dopiero jak będziemy przechodzili na ten górny segment, dopiero będziemy się martwili, gdzie się znajduje, czy znajdują, czy podejrzani. Teraz tak, granatu jeszcze chyba nie użyłem. Czy użyłem? Nie, jeden użyłem. Jeden użyłem, także mam dwa granaty błyskowo-hukowe, dwa granaty błyskowo-hukowe i gaz łzawiący. Najtrudniejsze pomieszczenie to w sumie było to. Wydawało mi się, że tu może być więcej podejrzanych. Na szczęście ich tu za dużo nie było, ale też będę miał trudne pomieszczenie, które jest zlokalizowane na samej górze. To jest już strych tego budynku, bo w przeciwieństwie do tej misji, gdzie mieliśmy tam biura Red Library, tutaj mamy strych. Kurczę, nie wiem, czy tu wchodzić. Dobra, wchodzimy. Wejdziemy sobie tędy. No, don't shoot me! Drop your weapons! Drop
Drop the gun. Stop him. Do it now. Police, put your hands up. Super, udało mi się wtrącić dwie bronie podejrzanemu. Damn it. Bardzo fajnie. Na szczęście tutaj był tylko jeden, bo jakby ich było więcej, to mogłoby być słabo. Po lewej stronie zostawiała mi ta... ten dystrybutor... soczków. Zostawił mi wgląd w mapę. Zawał serca ten cywil mnie wystraszył. Ale ta cywilka się cały czas darła, tak? Jak tam byłem na dole, właśnie ona się darła cały czas. Najprawdopodobniej. Bo było ją słychać. Dobra, tutaj mamy już wszystkich. Teren tutaj mamy wyczyszczony. Jeszcze to pomieszczenie po lewej mi zostało, ale zanim to pomieszczenie sprawdzę, ten pan już mi raczej nie wstanie, skoro do tej pory nie wstał. Zerknijmy sobie, czy tutaj kogoś nie ma. Dobra, tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma, został nam ten jeden podejrzany, jeden cywil. Aresztujemy jednego i drugiego, żeby już nie było wątpliwości. No i będziemy powoli się przesuwać na ten najtrudniejszy obszar, który jest jeszcze przede mną. Na misji Blue Library mieliśmy tylko i wyłącznie parter, pierwsze piętro. No i oczywiście tam na półpiętrze serwery i parking. Tutaj jeszcze mamy dodatkowo strych. W tym pomieszczeniu wygląda na to, że nikogo nie ma. Nie wiem, jak jeszcze jest po lewej stronie. Ja sobie zlustruję jeszcze to pomieszczenie od lewej, bo dwa wejścia mamy. Tak, tu będziemy mieć raczej czysto, jeśli tam po lewej jeszcze nikt mi się nie chowa za rogiem, to najprawdopodobniej na maści los. Drzwi zamknięte, przyjdziemy sobie już, nie chcę mi się tych drzwi otwierać. Tu będą zamknięte, się zdenerwuję. No, na szczęście tutaj się nie zamkli. Tu też ta piękna poświata, zobaczcie. Powiem wam, że to jest takie klimatyczne, tak? Naprawdę klimatyczne. Mało takich gier, już misji, już nie mówiąc o grach jakichś innych, jest, gdzie mamy takie naprawdę klimatyczne poświaty przebijające nam przez okna. Tu akurat jest na tej misji o to zadbane, co trzeba docenić. No i mamy co? Mamy tutaj teraz cywila. Samego cywila prawdopodobnie, chyba tutaj nikogo nie ma, oprócz tego cywila. Tam nam się jakaś babcia drze w tej drugiej łazience, więc do tej drugiej łazienki będziemy musieli za chwilę dotrzeć, zobaczymy, co tutaj jeszcze się znajduje. No mamy napastnika, słuchajcie, napastnika, no i teraz pytanie, czy C2 tam sięgnie, to jest kawałek. To jest kawałek, ale ze względu na to, że tam jest cywil, mógłbym użyć flasha, ale ten flash może mi się jeszcze przyda. Ta C2 będzie, myślę, idealna do tego, żeby... Znaczy, mam nadzieję, że idealna, bo jeśli ta C2 go nie ogłuszy, to mam problem. 3, 2, 1, 0. Dobrze, dostał. Przynajmniej jeden dostał, okej. Dobrze, poddał się. Jest tylko jeden z podejrzanych. Ciesz się, kobieto, że cię uratowałem, tak? Będziesz tutaj czekać, byś tu dalej czekała i nie narzekaj mi tutaj, że oberwałaś trochę odłamkami. Ciesz się, że żyjesz. Będzie mi tu jeszcze narzekać, no. Dobra, no i przejście na piętro. Teraz tak, lewa strona, znowu kompletnie nic nie widzę. Prawa strona wygląda czysta, schody po lewej stronie, znowu ten dystrybutor mi zostawia. Widok tego naprawdę nie lubię, bo jak gdybym miał wgląd w sytuację, to bym widział, co się dzieje. Po lewej. Dobra, wygląda na to, że mamy czysto. Nie wiem tylko, jak będzie na schodach. Pół schody czyste. Piętro czyste. Dobra. Dobra, piętro mamy czyste. Zilustrujemy sobie tutaj przejście, bo to już tak naprawdę będzie końcówka. Tu nam się drą kolejni cywile. Mamy jednego z napastników zaraz po lewej stronie. Tutaj można by użyć flasha. No i zobaczcie, to by mi się przydał clean. Bo wejście do tego budynku mamy od dwóch stron. Od dwóch stron mamy wejście do tego obszaru. Tu by mi się naprawdę przydał clean. Żeby mi podejrzany nie uciekł. Ale. Właśnie, tam jeszcze będziemy... No właśnie, jeszcze mamy klatkę schodową. Tu jeszcze mamy klatkę schodową, także nie tak hopsium jeszcze. Musimy dotrzeć najpierw do tego drugiego punktu. Oj, kolejny z napastników. 12 godzina, jest jeden. Dobra, niech on się odwróci. Niech on się odwróci, to w tym momencie my wejdziemy. Żeby nie stał przodem. Bo tutaj widzę, się co chwilę nam obraca. No odwróć się, jeszcze raz. O, świetnie.
Oskuman! Za porówką strzelił. No a ja myślę, że jak się odwraca, to nie powinien strzelić. A tutaj jednak. Ojejku! No nieźle! Nieźle! Wiecie co, ja już uciekłem, dlatego że ja się bałem, bo on mógł mi wychylenie zrobić. Jeśli on mi wychylenie zrobił, to miałbym problem. Drop your weapon! Get those hands out of here! Shit! Drop your weapon! Dobra, dobra, jakoś to przeżyłem. Jak tutaj się skubany schował, to już byłem prawie pewny, że tu mówię, będzie wychylenie. Już widziałem ten jego pociski na mojej... Drop the gun! Do it now! Na mojej twarzy. Enough is enough, I give. Kolejny nam się poddał, bardzo dobrze. Dobra, dotarliśmy do drugiej strony tego pomieszczenia. To teraz na spokojnie. Możemy zobaczyć, co się dzieje tutaj od tej strony. Tylko tak, no ja nie mogę... Ha, no nieźle. Jeszcze z cywilem, super. I teraz zobaczcie. Tam jak użyję flesza i się wychylę, oni mnie zauważą. Nie ma bata. Zauważą na stówę. A z drugiej strony, jak tu się wychylę, tamten mnie zauważy i może też... Może też uciec. Ale ja nie mam innego wyjścia. Tu mam cywila. C2 nie mam, tu by mi się przydała C2, to było idealne rozwiązanie. C2 nie mam, ja tu muszę użyć gaz. Albo gaz zostawić sobie na później. Wiecie co, ja to chyba użyję w ogóle wszystko co mogę. Dobra, robimy to tak. Oby mi żaden z nich nie zdjął tego cywila. Bo jeśli mi zdejmie, no to nic niestety będzie zakończona porażką. Dobra, jedziemy. Mój plan jest taki, najpierw użyłem flesza, bo C2 niestety nie mam. Czyli otwieramy, drzwi leci flash. Flash mam nadzieję, że przyjmie obydwóch podejrzanych, którzy się znajdują. Ja odbezpieczam gaz później. Gaz rzucam daleko na sam koniec tego pomieszczenia. No i będę wchodził szturmem. Nie mam innego wyjścia, to już jest ostatnie pomieszczenie i muszę działać już intuicyjnie. Nie ma tu żadnego innego sposobu, żebym jakoś delikatnie mógł się zastanowić, jak chodzę. Dwóch dostało, to jest dobrze. Police, drop your weapons! Dobra. Drop your weapon. Get those hands. Drop the gun. Drop your weapon. Drop your weapon. Get those hands up. Police, drop your weapon. Drop the gun. Do it now. Put your hands up and get down. Hurry. Hands up. This is my business. No niestety. Niestety jeden z podejrzanych mi zwiał. Niestety jeden z podejrzanych mi zwiał, to słyszałem wyraźnie, tak? Że on uciekł. No zobaczcie, tam gdzieś otwiera mi drzwi. Skubany, no. Skubany. Myślałem, że mówię, może się akurat uda wszystkich przejąć, ale widzicie, no nie było innego sposobu na to, żebym tych podejrzanych przejął. On już tak się mi poustawiał, że no tu już użyłem, no mam jeszcze jeden flashbang, tak, ale już tak mi się poustawiali, że no ja bym miał to clean i zabezpieczył to cleanem, to jeszcze byłaby szansa. Niestety cleanu nie miałem, więc nie miałem szans, żeby ich wszystkich przyjąć. Chociaż może gdybym, wiecie co, ja bym tutaj może pomyślał i tutaj schował się, może by nie zauważyli, no może by się udało jakoś. No ale dobra, nie pomyślałem o tym. Mogłem tu użyć flesza, przyjąć tego jednego, przynajmniej go sprowadzić do parteru, a później przejść dalej, no ale myślę, że tutaj już będę widoczny, a tutaj jednak były deski, które mnie zostawiały. Dobra, trudno, jednego podejrzanego będę musiał ścigać. Tutaj tych panów sobie jeszcze schujemy. On jest chyba jeden ostatni podejrzany, który mi uciekł. Tam słyszałem drzwi na dole, więc nie ma wątpliwości, on uciekł na dół. On mi się raczej tutaj nie zatrzymał nigdzie na półpiętrze. Dobra. Ten obszar w ogóle tu mi z kolei przypomina Old Granite Hotel, tak? Też mieliśmy właśnie takie pomieszczenie, to taki mix mapy. Trochę Red Library, trochę Old Granite, ale to już są niewątpliwie pomieszczenia dachowe, strychowe, może nie dachowe, ale strychowe. Dobra, lecimy, jeśli on mi nie obleciał dookoła, bo on oczywiście mógł też przelecieć dołem i wrócić się na górę, ale mam nadzieję, że tak nie zrobił. To... Będziemy musieli teraz na spokojnie sprawdzić, gdzie on nam się ukrył. Ale będzie prawdopodobnie na dole. Nie wiem, czy teraz drugimi schodami schodzić. Teraz to już niczego nie mogę być pewny, gdzie on jest, bo on mógł wszędzie się schować. Zamykał drzwi. Gdzieś słyszałem, że zamykał drzwi, czyli
Raczej to było pomieszczenie z drzwiami. Tutaj te drugie drzwi może mógł zamknąć. Nie, nie ma go. Tutaj mamy czysto. Może łazienki? Do łazienek się schował? W sumie jest to możliwe, bo zobaczcie, jak on uciekł, jest wszędzie kroki, ale on daleko tak jakby nie zwiał. Tutaj tak, tak nieostrożnie trochę biegam, bo biegam, a to jeszcze z dołu może mnie przyuważyć. Drzwi pootwierane, tu drzwi wysadzone, nie no. Czekajcie, no, te drzwi. Te drzwi mógł otworzyć? Czy otworzyć mógł, ale. No nie ma go. Biegał, biegał, słychać było, że biegał, potem drzwi się otworzyły. Znaczy to nie wyglądało, żeby jakoś gdzieś daleko biegał. Znaczy co, wygląda to, że na parterze został, tak? No bo te drzwi to by zamknął, bo słychać było, że te drzwi otwierał, więc raczej by zamknął, bo te drzwi się zamykały też. Słychać było. Któreś drzwi otworzył, potem zamknął. Tych nie mógł. Chyba, że dwóch mi zwiało, bo też jest taka ewentualność. No nie ma gwarancji, że to był jedyny podejrzany, bo może drugi też jeszcze gdzieś był. Ale wygląda na to, że góra jest czysta. Więc został mi w tym momencie dół. Więc został mi w tym momencie dół. I na tym dole już muszę być niesamowicie ostrożnym. Dwóch podejrzanych skutych. Tu są drzwi zamknięte, więc tutaj sobie sprawdzimy. Zlustrujemy, czy on nam się tutaj czasami nie schował. Nie, tutaj go nie mamy. Tu są drzwi otwarte na przestrzał. Też nie wiem, co się znajduje za tymi kolejnymi drzwiami. Tu są drzwi też wysadzone. No gdzie on mi uciekł? Get down, hands in the air. Te drzwi zamkniemy, żeby sobie sprawdzić jeszcze do końca ten obszar. Dobra, zlustrujmy sobie. W sumie to mi nic nie szkodzi, bo tam też tu wejście jest od trzech stron. Nóż akurat może gdzieś stoi. No nie, nie ma go. No i gdzie on się udał? Tu też mamy drzwi otwarte kolejne. No tu go nie ma. Czy... Nie wiem, może zlustruję sobie jeszcze od tamtej strony. Mógł tu jeszcze uciec. Tu mamy tego pana zabezpieczonego. Na zewnątrz jest też to możliwe, ale jest to raczej nieprawdopodobne. Dobra, zobaczmy, czy tutaj czasami nie jest gdzieś za tymi drzwiami. Tu mamy cywila. Wygląda na to, że tu go nie ma. Z góry też gdzieś mnie jakoś specjalnie nie zauważył. Tutaj nie ma nikogo. Sprawdzamy sobie tutaj jeszcze ostrożnie, prawo, lewo. Wygląda na to, że mamy czystą. Tak, sekcja jest czysta. No to co, te drugie schody? Czyżby drugie schody? Tutaj patrzałem. Tutaj miałem zlustrować, ale... No zlustrujemy, zlustrujemy, zobaczymy. I te schody zlustrujemy, jeszcze to pomieszczenie. Dla pewności. Trzeba by się tutaj nie schował. On może tu być schowany. Od tej strony. Ale równie dobrze też jeszcze może być tych łazienka, bo te łazienki też nie były... nie były wysadzone, ale drzwi były zamykane raczej. Tu mamy potwierane drzwi, więc jest to małe prawdopodobieństwo, żeby on się znajdował tu w tych łazienkach. No ale dobra, no zlustrujemy to, tak? Nie będziemy tutaj... Przecież tu nie musimy, bo tu mamy... mamy odbicie lustrzane. Tutaj nie ma... Zobaczcie, całą mapę przebiegnę. No raz przebiegłem mapę i teraz jeszcze raz tą mapę muszę przebiegnąć, bo... mi jeden pan zwiał. I to jeszcze jak zwiał? Tak zwiał, że ni hu hu. Go znaleźć nie można. Tu go nie ma, tu go nie ma. Tutaj sprawdzone. No dobra, no to co? Co mi pozostało w takim razie? Prawa strona, teren zewnętrzny, no i schody. Dobra, ja sprawdzę ten teren zewnętrzny. Może akurat zwiał mi do tych... Oskubany, jest!
No nieźle. Co za cywilka, jeszcze mi się cywilka tutaj pcha bezpośrednio do niego, no. Dobra, mam go. W garażu, gdzie jesteś, fistaszku? Się skubany poustawiał, zobaczcie, kurczę. Dobra, puścimy tam mu flashbanga. Tylko, właśnie nie mam gdzie schować. Dobra, inaczej. Poczekam, aż on zmieni pozycję, żeby już nie było... Ja się na 12 ustawił, z cywilem. A, podchodzi, ostrożny. Pacjent, no. Teraz nie mogę tego otworzyć, bo... Znaczy, mógłbym, ale się boję, że to oberwę. Ja otworzę, to mogę oberwać. No, teraz mi się będzie pchał. Open up already. No, teraz mi się będzie dobijał, no, skubany. Open up already. Z tym shotgunem jeszcze. Tell me this is locked. Zamknięte! Jutro przyjdź. Tell me this is locked. Open up already. Tell me this is locked. Co ty nie powiesz, że są zamknięte? Open up already. No? Tell me this is locked. A idźże mi stąd, ty. Łosiu jeden. O, a się zestresował gdzieś bokiem. A znowu się będzie dobijał. Popatrzał się, znowu się będzie dobijał. Hej! Mhm. No, już, na pewno. Patrz. Patrz się dalej. Się będzie dobijał. No mi nie da spokoju. Open up already. Wiesz co, to ja ciebie w takim razie... Skoro ty jesteś taki cwany, to ja ciebie tutaj wezmę i... wykiwam. No otwieraj te drzwi. No nie mów, że teraz nie otworzysz ich. No cześć. Masz, skubańcu. Jeszcze mi będzie tak brzydko się wyrażał przy mnie, no. Co za niedość, że musiałem go ścigać przez całą mapę. Czekajcie, on mi się nie podniesie, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to jest ostatni, bo jak jeszcze mam tu jednego. Dobra, ostatni podejrzany. No i słuchajcie, kończymy kolejną mapę w takim razie. Jak za portami mamy prawie wszystko. Jeden dowód niezabezpieczony, już tego dowodu nie będę szukał. Kończymy kolejną misję, no i mamy podsumowanie. Zaraz zobaczymy, jak na podsumowaniu. Nieregulaminówek nie było, także wydaje się, że misja przebiega całkiem nieźle. Dużo mi zajęło czasu poszukiwania tego podejrzanego. O, nieźle! 94 punkty, ani jeden podejrzany nie zabity. Mieliśmy 20 podejrzanych, 13 zatrzymanych, 7 obezwładnionych. Czyli zdjąłem ich, ale nie zabiłem. Tak, więc mamy obezwładnionych, ale nie mamy zabitego. To, że nie mamy zabitego, nie odejmuje nam z automatu 5 punktów. W związku z tym punktów jest 94, jak na grę w pojedynkę. To muszę wam przyznać, że nadrobiłem straty po tej fatalnej misji, którą ostatnim razem wykonywałem, tak, w tym takim biurowcu. Także naprawdę wyszło całkiem nieźle. Fajna misja, całkiem przyjemna. Nie jest trudna, nie jest prosta. Trzeba się trochę nagimnastykować, tak, a czasem i trochę poszukać, tak, żeby znaleźć jakiegoś uciekającego nam podejrzanego. Także co, dziękuję wam za oglądanie kolejnego odcinka z produkcji gry Swatch 4, mapy dodatkowe, no i do usłyszenia w kolejnej serii. Trzymajcie się, do następnego, cześć.